Petru się wykończył. Ale to już mówimy o jakichś próbach tam przejścia progu wyborczego, przeczołganie się przez ten próg. To prawdopodobnie i tak się nie udadzą. Kto pamięta, teraz? Kto był ostatnim prezesem Partii Demokratycznej? Na pewnie pan, ale... Ja nie pamiętam przynajmniej, ale to umówmy się. Ostatniego nie było, ogłoszono casting i nikt się nie zgłosił. Gdyby Nowoczesna chciała być partią lewicową, to nie tylko większość posłów musiałaby zrezygnować, ale nawet kolejne osoby z list, które by wchodziły w wyniku takiej rezygnacji, także musiałyby rezygnować, żeby doszukać się tam lewicowych wątków. No dobrze, to zostawmy. Nie takie numery się w polskiej polityce już robiły, no, ale zostawmy w takim razie, bo to rzeczywiście może kogo to obchodzi, można by tak to trochę podsumować. Przejdźmy do dosyć obszernego wątku związanego z Unią Europejską, bo tu mieliśmy całą kumulację różnych zdarzeń wokół Marszu Niepodległości, wokół rezolucji Parlamentu Europejskiego w polskiej sprawie, a najnowsze zdarzenie to jest, ja bym powiedział, co najmniej, to mówiąc najdelikatniej, dziwaczny tweet przewodniczącego Rady Europejskiej Donalda Tuska. I tutaj go odczytam, tweet jest sprzed 6 godzin. Alarm, ostry spór z Ukrainą, izolacja w Unii Europejskiej, odejście od rządów prawa i niezawisłości sądów, atak na sektor pozarządowy i wolne media, strategia PiS czy plan Kremla. Zbyt podobne, by spać spokojnie. No i tutaj zaskoczenie, o co właściwie przewodniczącemu Tuskowi chodzi, czy on zamierza wrócić do polskiej polityki, czy tylko robi zamieszanie i jak to się będzie miało, to jego stanowisko dziwaczne, do rezolucji Parlamentu Europejskiego. Tu przypomnę, że Parlament Europejski oczywiście sam postępowania z artykułu 7 Traktatu o Unii Europejskiej nie może wszcząć. To, co uchwalił, to jest rezolucja, która wzywa Komisję Europejską do tego, żeby takie postępowanie podjęła. No ale tutaj mamy znów barierę, na pewnym etapie tego procesu mamy barierę jednomyślności, więc tak jak w przypadku postępowania prowadzonego przez samą Komisję Jednomyślności w Radzie Unii Europejskiej, też prawdopodobnie nic z tego nie będzie, to jest oczywiście moja teza. A zatem, co się dalej wydarzy wokół tego całego splotu spraw? Mieliśmy też w Parlamencie Europejskim mówienie o tym, że 60 tysięcy faszystów przemaszerowało przez Warszawę. No to wszystko się skumulowało w ciągu dosłownie paru dni w mijającym tygodniu. Sytuacja Polski rzeczywiście nie tylko w Unii Europejskiej. No teraz nie masz potrzeby, no. Nie tyle się skomplikowała. Jest raz najprosta jak drut. Spadliśmy do bardzo niskiej rangi, jeśli chodzi o wiarygodność kraju. Zarówno wyniki gospodarcze, jak też ogólna koniunktura, nic nie ratuje sytuacji, dlatego że w dyplomacji jesteśmy skłóceni rzeczywiście obecnie z Ukrainą i to w taki sposób zupełnie niedyplomatyczny. To znaczy w spór wszedł dyrektor jakiegoś instytutu ukraińskiego oraz prezydent i minister spraw zagranicznych średniego państwa Unii Europejskiej. Więc tutaj chociażby z takich powodów partnerzy patrzą na nas jako takich, którzy lubią zresztą bardzo wiele frontów otwierać w obecnej kadencji rządów, ale na żadnym z tych frontów nie pokazujemy, że potrafimy wygrać. W ramach Unii Europejskiej artykuł 7 jest rzeczywiście dyskutowany, jest taka opcja rozważana. Są głosy, że jest to ścieżka prawna do przeprowadzenia, ale są też opinie bardzo silne mówiące właśnie o tym, że nie ma, ponieważ jest to taki artykuł, nazwijmy to eksperymentalny, na forum państw czy wspólnoty europejskiej od początku jej istnienia. Nigdy do czegoś takiego nie doszło i prawdopodobieństwo, że dojdzie, jest też niezwykle małe, ale sama dyskusja o tym, podnoszenie tego w ramach Parlamentu Europejskiego i także właśnie na Radzie Unii Europejskiej powoduje, że pozycja Polski, żeby się dogadać z innymi, żeby przeprowadzić swoje inicjatywy, a przynajmniej w procedowanym prawie Unii Europejskiej, które kształtuje prawo polskie, ugrać swoje interesy, tak jak pracownicy delegowani, tak jak swoboda przewoźników,
towarowych w Europie, czy te sprawy węgla i modernizacji energetyki węglowej w Polsce. Polska nie ma sojuszników, nawet środkowoeuropejskich, bo oni nie chcą grać z nami, wiedząc, że będzie ich to kosztować, jeśli znowu wystawimy ich do wiatru lub też zmienimy o 180 stopni nasze przygotowanie i politykę, ponieważ no, większość państw europejskich proceduje w taki sposób, że się przygotowuje konstruktywnie, mniej więcej wiadomo, jakie są ich konstruktywne propozycje, negocjuje te propozycje, ewentualnie informuje się z wyprzedzeniem, jakie, na co się nie zgadzają, gdzie są protokoły rozbieżności, a na Radzie Unii Europejskiej po prostu są te decyzje zazwyczaj tylko zatwierdzane lub też odrzucane w wyniku głosowań tego układu sił. Polska w takiej konfiguracji, z takim rządem, tej siły nie ma, a czynniki wizerunkowe tylko wzmacniają naszą izolację. I ostatecznie może się okazać, że wcale nie będzie żadnego artykułu 7, który ograniczy nasze prawa członka w Unii Europejskiej, tylko będą w tych najważniejszych sprawach dla nas niekorzystne decyzje legislacyjne dotyczące wspólnego rynku, wolności przepływu osób i pracy w Unii Europejskiej, a w sprawach nowego budżetu Unii to czeska komisarz zapowiedziała, że należy się spodziewać, że będzie powiązanie dotacji unijnych z kwestiami praworządności, a więc bez artykułu 7 obcięcie kasy nastąpi. No, to jest też pytanie, czy to w ten sposób prawnie da się przeprowadzić. I tu są duże wątpliwości. Ja przypomnę tylko gwoli ścisłości, artykuł 7 Traktatu o Unii Europejskiej w swoim punkcie pierwszym mówi: Rada zebrana w składzie szefów państw lub rządów, stanowiąc jednomyślnie na wniosek 1/3 państw członkowskich lub komisji i po uzyskaniu zgody Parlamentu Europejskiego może stwierdzić po wezwaniu rządu państwa członkowskiego do przedstawienia swoich uwag poważne i stałe naruszenie przez to państwo członkowskie zasad określonych w artykule 6 ustęp 1, czyli to są te ogólnie ujęte zasady praworządności i podkreślam jeszcze raz, stanowiąc jednomyślnie, oczywiście z wyłączeniem państwa, którego rzecz dotyczy, czyli żeby w ogóle uruchomić artykuł 7, trzeba mieć zgodę wszystkich pozostałych państw Unii Europejskiej. Rafał Sienkiewicz, o co chodzi z tym tweetem Tuska, do czego on zmierza i czy to w jakikolwiek sposób się wiąże z tymi innymi kwestiami, które zostały podjęte, no przede wszystkim z rezolucją Parlamentu Europejskiego? Myślę, że tweet przede wszystkim jest polityką wewnętrzną Donalda Tuska, który chce straszyć rząd PiSu, że może wrócić. Moim zdaniem absolutnie nie może wrócić, nie wróci. Tutaj się bardzo rozczarują zwolennicy opozycji totalnej, którzy właściwie tylko na tej wizji powrotu Tuska na białym Timmermansie sobie budują całe swoje nadzieje na przyszłość. Ale Tusk po prostu no, chce nastraszyć PiS, żeby PiS się do niego nie dobierał. Mówiąc tak, to do jego dawnych spraw, do zdrady dyplomatycznej po Smoleńsku, do sposobu, w jaki odwołał, łamiąc kadencję Mariusza Kamińskiego, bezprawnie w sumie, prawda, na podstawie jakichś podejrzeń, które potem okazały się śmieszne wręcz i tak dalej. Także nie wiązałbym tego z artykułem. Zgadzam się to, że ta artykuł 7 akurat to jest żadne sprzeczenie. Mamy taki pojedynek na miny. To jest, już pamiętajmy, Unia Europejska się trochę sypie. Ci eurokraci potrzebują swoim społeczeństwom wyjaśnić, dlaczego się sypie. No nie mogą powiedzieć prawdy, zresztą oni sami nie przyjmują do wiadomości prawdy. Taka ciekawa wiadomość, którą dostałem od kolegi, który brał udział w takim spotkaniach tam z niemieckimi dziennikarzami, że w Niemczech panuje powszechne przekonanie w elitach politycznych, że wysoki wynik AfD to jest wina PiS-u i wina Jarosława Kaczyńskiego, bo Polacy podnieśli sprawę reparacji i to napędziło elektoratu AfD. No to jest ta bzdura, bo przecież każdy, kto tam ma zielone pojęcie, wie, że napędziło elektoratu sprawę imigracji w oczywisty sposób, a polskie żądania reparacji nawet w Polsce nie są traktowane jako poważnie wykonalne, a tym bardziej Niemcy się tego nie przerazili, a tym bardziej szarzy zwykłymi Niemcy, którzy z tego powodu mieli głosować na AfD. A to pokazuje jako mentalność. No jest szukanie winnego. No i akurat jest, Polska się świetnie nadaje. Jak weźmiemy te rezolucje punkt po punkcie, to przecież startup z detów. No, naziści na ulicach, których przecież nie było, prześladowania opozycji demokratycznej, które polegały na użyciu słowa Kulson, o ile pamiętam, i
co tam zdaje się, że Władek Frasyniuk został wyniesiony, prawda? Cały ustęp o zagrożeniu dla praworządności polskich sądów, jak się wyżmie z retoryki, to się okazuje, że jedyny konkret, jakiego się dopatrzyła przecież Komisja Europejska, to że zrównanie wieku emerytalnego, znaczy właśnie zróżnicowanie wieku emerytalnego, tak jak w całym kraju, tak również w stosunku do sędziów, to jest to jedyne źródło niepokoju Unii Europejskiej. Więc to jest pojedynek na miny. Natomiast rzeczywiście są pod spodem interesy i tutaj się zbiega kilka rzeczy. Po pierwsze, silny lobbying przeciwko idei Trójmorza. To jest zagrożenie dla gazowych... Trójmorza mówię. Międzymorze to jest taka niemiecka koncepcja z czasów I wojny światowej. Tak, ja sam zawsze to mylę, oczywiście masz rację. Chodzi o ten gazowy... koncepcja przedwojenna. Chodzi o pomysł wciśnięcia nogi w gazowej nogi, przepraszam za głupie metafory, przez Stany Zjednoczone, które wskutek rewolucji technologicznej stały się eksporterem gazu, prawda? I chcą ten gaz upchać tutaj w Europie Środkowej. To jest bardzo nie na rękę Rosji i Niemcom, a Niemcy w dużym stopniu tutaj od Rosji są uzależnieni, grają pod batutą Putina. To jest oczywiście taki efekt, który w 1981 roku, po sierpniu 80 był w tak zwanych demoludach, nazwijmy to efektem Honeckera-Kuszaka, prawda? Czyli polski wirus, który zagraża. Jesteśmy przez lewicę światową, zwłaszcza przez taką beneficjentów tych miliardów Sorosza, traktowani jako źródło poważnej infekcji, która może zarazić całą Europę i spowodować, że ona się w jedynie słusznym kierunku przestanie poruszać, może się nawet troszeczkę cofnie. No i tam jeszcze w kilka bym wymienił powodów, które wszystkie sprawiają, że na Polskę się naciska, ale przede wszystkim dopóki my mamy dobre wyniki gospodarcze, to wszelkie pomyje, jakie są na nas wylewane, to spłyną. Natomiast problemem jest to, no to jeszcze trzecią rzecz dodam, czyli ta francuski pomysł odebrania pieniędzy środkowej Europie po to, żeby nimi ratować południe, które jest dla Unii ważniejsze. Więc to są realne sprawy i to nieważne, że nie ma możliwości prawnej, bo jak się chce psa uderzyć, to się kij zawsze znajdzie, jak mówi stare przysłowie, a oni rzeczywiście chcą nas w tej chwili uderzyć i pytanie, czy my sobie jesteśmy w stanie z tym intelektualnie poradzić, bo jak na razie to polskie działanie to jest tylko takie proste reakcje, prawda, że tu nas nadepnęli, to my krzykniemy, tu nas atakują, to my musimy się bronić. Ostatnie 30 sekund. O, przepraszam. Wojciech Przybylski, jak z Tuskiem, czy to jest plan powrotu, czy to jest tylko takie wbijanie szpil? Nie, myślę, że to jest plan alarmowy. Tusk raczej nie wróci do polskiej polityki, ale rzeczywiście chce wpływać, mieć wpływ, chociażby takie autorytetem swoim na polską politykę. No i stąd ten alarmowy tweet, bo rzeczywiście źle idzie sprawa polskiej polityki europejskiej. Z jednej strony Komisja Europejska broni nas i Polski przed budową tej drugiej nitki Nord Stream 2, przygotowując nowe legislacje. Z drugiej strony my się wypinamy na te instrumenty, pokazujemy, że my nie walczymy o własny interes w taki sposób, żeby być skutecznym. Podsumowując dzisiejszy program, Tusk raczej nie wróci, a czy Jarosław Kaczyński zostanie premierem, tego ostatecznie nie ustaliliśmy. Nie. Dziękuję bardzo moim gościom. Wojciech Przybylski, Respublika, Rafał Ziemkiewicz, Do Rzeczy. To był program Wróżenie z Faktów. Łukasz Warzecha, kłaniam się Państwu. Do usłyszenia. Reklama. Media Expert. Zamawiaj w internecie i odbieraj w sklepie. Telewizory smart, laptopy, smartfony i AGD w super niskich cenach. A do tego bezpłatna dostawa do ponad 440 elektromarketów. Włączamy niskie ceny w sklepach i na mediaexpert.pl. Osoby starsze powinny szczególnie dbać o dostarczanie do organizmu odpowiednich witamin i minerałów. Niestety preparaty witaminowe dla seniorów są z reguły drogie. Dlatego sięgnij po suplement diety ActiVitaminer Senior. Zawiera aktywne witaminy i minerały niezbędne w tym wieku, a kosztuje niewiele. Opakowanie 60 tabletek wystarcza na 2 miesiące, a miesięczne stosowanie ActiVitaminer Senior to wydatek rzędu zaledwie 8 zł. To najlepsza inwestycja w zdrowie. ActiVitaminer Senior. Aktywne witaminy, na które cię stać. Aflofarm.
musisz kupować pakietów w płatnej telewizji, by oglądać ulubione programy i mieć ich więcej i więcej. Emitel uruchomił 8 multiplex, który dostarcza do Twojego domu kolejne kanały naziemnej telewizji cyfrowej. Oglądasz telewizję? Oglądaj to, co lubisz, bez podpisywania żadnych umów. Filmy, rozrywka, nauka, pogoda, wiadomości. Wszystko to jest w naziemnej telewizji cyfrowej. Sprawdź szczegóły na www.multiplex.emitel.pl. Jestem mamą i dobrze wiem, że u dziecka nie wolno lekceważyć nawet niewielkiej gorączki. Dlatego kiedy Kasia ma podwyższoną temperaturę, od razu podaję jej Lipomal. Lipomal to naturalny i bezpieczny lek, który zwalcza gorączkę, a także pomaga na ból gardła i kaszel. Syrop Lipomal 97 mg 5 ml. Suchy ekstrakt z lipy na bocznie w stanach gorączkowych. Przeciwwskazania na wrażliwość na składniki produktu cukrzyca. Aflofarm. Przed użyciem zawodne asystyczne ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu. Po reklamie. Autopromocja. Rządy Pieniądza to program, do którego zapraszamy gości, którzy znają się na ekonomii i finansach lepiej niż my. Rządy Pieniądza, audycja ekonomiczna od poniedziałku do piątku po godzinie 9. Wojciech Surmacz, Arkadiusz Ekiert. Zapraszamy. Autopromocja. Tu Polskie Radio 24, zbliża się 19. Czas na informacje dnia. Co najmniej 15 osób zginęło, a 5 zostało rannych w Maroku podczas rozdawania jedzenia najuboższym. Krytyczne komentarze dotyczące wpisu Donalda Tuska na Twitterze. Duże zainteresowanie wyborami miss kół gospodyń wiejskich na Dolnym Śląsku. Maja Borkowska, zapraszam. W Maroku co najmniej 15 osób zginęło, a 5 zostało rannych podczas rozdawania jedzenia najuboższym, jak podało marokańskie Ministerstwo Spraw Wewnętrznych w mieście Sidi Balula. Na zachodzie kraju organizacja humanitarna zorganizowała w hali targowej punkt dystrybucji żywności. Miejsce szybko zapełniło się potrzebującymi. Tłum stratował co najmniej 15 osób. 5 odwieziono do szpitala. Miejscowe władze wszczęły dochodzenie mające wyjaśnić okoliczności zdarzenia. Szef MSW poinformował, że król Maroka Muhammad VI polecił dostarczyć niezbędną pomoc rodzinom ofiar. Zdecydował też zapłacić za pogrzeby zabitych i za opiekę lekarską nad poszkodowanymi. Donald Tusk jako szef Rady Europejskiej nic dla Polski nie zrobił. Dziś, wykorzystując swoje stanowisko do ataku na polski rząd, atakuje Polskę. Tak premier Beata Szydło odpowiedziała na Twitterze na wcześniejszy wpis szefa Rady Europejskiej. Alarm, ostry spór z Ukrainą, izolacja w Unii Europejskiej, odejście od rządów prawa i niezawisłości sądów, atak na sektor pozarządowy i wolne media. Strategia PiS czy plan Kremla? Zbyt podobne, by spać spokojnie. Tak napisał na Twitterze Donald Tusk. Wpis Tuska skrytykował na naszej antenie publicysta tygodnika sieci Piotr Skwieciński. Dlatego, że to jest jeszcze większe pogłębianie tego strasznego podziału i tej wojny, polskiej wojny plemiennej w stosunku do stanu, który był. Dlatego, że mówienie, że z kimś się nie zgadzamy, to jest jedno. Mówienie, że ten ktoś, nawet jakiś polityk, powiedzmy sobie w cudzysłowie, jest głupi, to jest drugie. Ale mówienie, że on jest agentem jakiejś trzeciej strony, zagrażającej nam potęgi rosyjskiej, a to już jest trzeci, to jest już zupełnie inna inszość, prawda? Z kolei szef kancelarii prezydenta ocenił, że Donald Tusk jako szef Rady Europejskiej ingeruje w politykę wewnętrzną Polski. Takie działania dopisują się do hybrydowych zagrożeń dla Polski. Rada powinna przywołać go do porządku, powiedział Krzysztof Szczerski. Jestem. To słowo będzie hasłem przyszłorocznego 22. spotkania młodych Lednica 2000. Odbędzie się 2 czerwca 2018 roku na Polach Lednickich. Słowo jestem to synteza zapisanego przez ojca Jana Górę, twórcę spotkań na Lednicy, powtarzanego przez niego za świętym Janem Pawłem II zdania. Człowiek, będąc jedynym na ziemi stworzeniem, którego Bóg chciał dla niego samego, nie może odnaleźć się w pełni inaczej, jak tylko poprzez bezinteresowny dar z siebie samego. Tak mówi ojciec Wojciech Prus, następca Jana Ojca Góry. Myśmy wszyscy pojawili się na świecie z jestem, ponieważ ten, który jest, nas stworzył, żeby się z nami podzielić swoim jestem. I teraz, jeżeli my tym się zachwycamy, sięgamy do swojego wnętrza, do źródła naszego życia, do duszy, to nagle zaczyna nas ogarniać radość i my stajemy się coraz bardziej jesteś,
jestem. Wystarczy, że jesteś i wtedy z tego jest radość bezinteresownej miłości. Do tej pory w spotkaniach młodych na Lednicy uczestniczyło około 2 milionów osób. Pierwsze odbyło się w 1997 roku. Jego inicjatorem był zmarły w grudniu 2015 roku dominikanin ojciec Jan Góra. 50 kandydatek i setki kibiców z całego Dolnego Śląska przybyło do Legnickiej Akademii Rycerskiej na regionalne wybory Miss Kół Gospodyń Wiejskich. Nawet organizatorzy są zaskoczeni zainteresowaniem. Monika Ciąpała, reprezentantka gospodyń z Kosisk, przyznaje, że emocje udzieliły się wszystkim. Zawsze jest trauma, się tym bardziej, że to pierwsze wybory Miss Kół Gospodyń Wiejskich. Ja nie wyglądam jak gospodyni, ponieważ mam 19 lat, powstało nasze koło w marcu. Chcą zerwać z tymi stereotypami, że gospodynie wiejskie to takie kury domowe. Z tego względu, że to kobiety silne, niezależne. To pierwsze takie wybory w Polsce. Na Dolnym Śląsku koła gospodyń wiejskich w ostatnich latach przeżywają renesans. W ciągu ostatnich 3 lat tylko w regionie legnickim ich liczba wzrosła z 6 do 92. I jeszcze prognoza pogody. W nocy przelotny deszcz i deszcz ze śniegiem, a później także opady śniegu. Na wybrzeżu możliwe burze. Termometry pokażą od minus 2 stopni do 0 na wschodzie. Od Szczecina po Opole od 0 do 2, na wybrzeżu około 3. W rejonach podgórskich i w górach miejscami zawieje i zamiecie śnieżne. Jutro deszczowo i zimno, będzie sporo chmur, ale także większe przejaśnienia. Możliwy deszcz ze śniegiem, miejscami śnieg. Na termometrach od 2 stopni na wschodzie do 5 na zachodzie i wybrzeżu. Wiatr umiarkowany, porywisty, silniejszy w górach. Polskie Radio 24. Słowem wszystko. 5 minut po godzinie 19 na antenie Polskiego Radio 24. Czas teraz na felieton polityczny. Krzysztof Losz. Kilka dni temu byłem świadkiem interwencji policyjnego patrolu. Nic nadzwyczajnego. Funkcjonariusze ukarali mandatem mężczyznę, który palił papierosa na przystanku autobusowym. Pretensji do policjantów o interwencję mieć nie można, wszak doszło do złamania kodeksu wykroczeń, bo palenie papierosów na przystanku komunikacji publicznej takim wykroczeniem właśnie jest. Policjanci po prostu wykonywali obowiązki, do jakich zostali powołani. Ale ten przypadek jest także pretekstem do rozważań na temat granic naszych osobistych wolności. Nie jestem i nigdy nie byłem palaczem, ale przyznam szczerze, że czasami mi trochę żal amatorów tytoniu. Nie ma wątpliwości, że sięganie po papierosa to szkodzenie swojemu zdrowiu i ludziom przebywającym w otoczeniu palącego. Ale walka z palaczami przybrała momentami absurdalny rozmiar. Ma oczywiście sens zakaz palenia w zamkniętych pomieszczeniach, pociągach, autobusach czy tramwajach. Ale czy koniecznie musi on także obowiązywać na wszystkich przystankach, nawet tych dużych, gdzie można by spokojnie wyznaczyć z boku kącik dla palaczy? Wspomniany zaś na początku przeze mnie mężczyzna miał żal do policji o mandat, bo jak tłumaczył, stał daleko od wiaty, do innych pasażerów miał ponad 10 metrów, ustawił się nawet tak, żeby dym rozwiewany był w drugą stronę, więc nikomu, jak twierdzi, nie szkodził. Ale przepis to przepis. Zresztą krucjata antynikotynowa to tylko jeden z przykładów ingerencji państwa w wolności obywatelskie. Przykładów o wiele bardziej niepokojących jest znacznie więcej. Niestety w Europie i wielu krajach na innych kontynentach zapewnik przyjęto, że to państwo wie lepiej od obywatela, co jest dla niego i jego bliskich dobre. To dlatego państwo ma orzekać, czy ojciec i matka dobrze wychowują swoje dzieci i jak stwierdzi, że sobie z tym źle radzą, to dzieci są im zabierane, umieszczane w domach dziecka albo rodzinach zastępczych. Niemcy czy Norwegia to najbardziej jaskrawe przypadki takiego podejścia do praw rodziny, ale i w Polsce też były podejmowane próby nadania urzędnikom podobnych uprawnień. Wszechmocne państwo, gdzie zwycięża liberalno-lewicowy model demokracji, chce narzucać ludziom, jak mają odnosić się do imigrantów, osób innych kultur i cywilizacji, a zwłaszcza jak się zachowywać wobec rzekomo dyskryminowanych mniejszości seksualnych i kobiet. Terror politycznej poprawności zatacza coraz szersze kręgi i akolitom tych zmian nawet nie przyjdzie do głowy, że walcząc o prawa rzekomo słabszych grup społecznych, gwałcą podstawowe wolności większości społeczeństwa, w tym wolność słowa, prawo do publicznego głoszenia swoich poglądów, swobodę prowadzenia działalności gospodarczej czy prawo do wychowywania dzieci w zgodzie ze swoimi przekonaniami. Państwa uległy terrorowi lewicowym ideologiom i teraz to samo fundują swoim obywatelom. Błędem jest jednak myślenie, że Polska jest wolna od takich procesów. Co prawda polityczna poprawność i ideologia gender nie mają takiego zasięgu u nas jak na Zachodzie, ale nie brakuje przykładów ulegania przez różne osoby presji wywieranej przez te środowiska. Wystarczy bowiem, że lewica określi kogoś mianem faszysty, człowieka siejącego ksenofobię, nietolerancję, a już władze uniwersytetu albo inne instytucje nie wynajmują sali na spotkanie z taką osobą. Innym przykładem zamachu na swobody obywatelskie
jest choćby projekt ustawy o ochronie zwierząt, który ma spowodować zakaz hodowli w Polsce zwierząt futerkowych. Argumenty za takim zakazem są wybitnie ideologiczne i nie dziwię się, gdy za jakiś czas z tych samych pobudek będą głoszone hasła zakazu hodowli w Polsce drobiu czy świń, bo przecież, jak głoszą często zwolennicy wspomnianej przeze mnie ustawy, zwierzęta trzeba kochać, a nie zabijać. Tylko że często te same osoby, które stoją w obronie zwierząt, są też aktywne na różnych czarnych marszach i innych demonstracjach proaborcyjnych, albo też domagają się zalegalizowania eutanazji. I zauważcie Państwo, że nie widzą w swoich zachowaniach żadnej sprzeczności. Otrzymał za film Baraż. Nagrodzony reżyser, co nie zaskakuje, nie kryje radości, bo jak podkreśla, to bardzo osobisty film. Ja się zdecydowałem zrobić ten film, bo to jest film generalnie o tym, że warto w życiu grać fair. On jest pokazany na podstawie takiej historii z boiska, takiego okręgowego, piłkarskiego. Natomiast wydaje mi się, że w dzisiejszych czasach jest tak dużo jakiejś takiej głupiej, bezsensownej nieprzyzwoitości, że warto o tym mówić. A dlaczego warto grać fair? Dlatego, że jak mówię, mam tyle lat, że już z perspektywy swojego wieku widzę, że jak się gra fair, to czasami się może coś traci, ale w dłuższej perspektywie się jest w lepszym towarzystwie. I ja mam wielu przyjaciół, wiele osób czuję jakoś, nie wiem, lojalność, przyjaźń i to jest właśnie chyba to, że to jest wynikiem pewnego takiego czegoś, że człowiek w życiu gra fair. I dlatego chciałem zrobić ten film. Kinga Dębska, przewodnicząca jury. No myśmy to uzasadnili, myślę, w sposób bardzo celny, że opowiedzieć mądrą, skomplikowaną historię w prosty sposób, jeszcze dowcipny, to jest wielka sztuka, która się rzadko udaje. A w tym przypadku to się udało. Paweł Sztompkę, program Pierwszy Polskiego Radia. Film jest między innymi o człowieku, jak się ma zachować. Wybraliśmy ten sportowy, dlatego że on był taki czysty, że on pięknie jednak opowiadał o sporcie i opowiadał w sposób dosyć lapidarny, bardzo mądrą historię o wyborach ludzi. Walory to są takie pastelowe kolory opowieści, że on umie opowiadać i dowcipem. Ja bym ten film przyrównała tak może do Zmruż oczy troszeczkę. To jest taki klimacik Polski prowincjonalnej. Właśnie takie bułka z kotletem mielonym jest takim symbolem tego świadka tego filmu i takie brzydkie dresy. Ale to wszystko jest takie prawdziwe i on do tego świata podchodzi z dużą miłością. I to czuć. Bo czasami bohaterowie są przez reżysera traktowani inaczej. A Tomek kocha swoich bohaterów i jakby ma taką pozytywną w sobie energię, pozytywne przesłanie. I to jest bardzo ważne. Robert Gliński, reżyser filmowy, dyrektor artystyczny festiwalu Nowe Kino Nowy Sącz. Złoty Sędziwój na pewno ma tę właściwość, że z metalu nieszlachetnego zrobił się metal szlachetny, czyli złoty, bo tym się charakteryzował alchemik Sędziwój. I myślę, że jest podobnie z tym reżyserem, to on też czego się dotnie, zamieni się w złoto. I nie wiem, czy to znaczy, żeby się robił filmy komercyjne, czy też artystyczne, które będą zbierać nagrody, ale na pewno ma talent i będzie robił dobre filmy. Zawsze się czuję zaskoczony nagrodą, jeżeli jestem na festiwalu i widzę bardzo dobre filmy moich kolegów i filmy, których czasami nie widziałem. To jest potwierdzeniem jakiejś słusznej drogi. No, ja jestem kompozytorem głównie. W późnym wieku postanowiłem też spróbować sił jako reżyser. Skończyłem szkołę Wajdy i to jest mój pierwszy debiutancki film i ten film się podoba publiczności i jurorom. Jest coś więcej można chcieć. Te nagrody budują, dodają pewności siebie. Myślę sobie, że ten festiwal pokazuje, jak zdolni są młodzi ludzie. Czasami duchem, prawda? Na pewno młodzi. No na przykład Tomek jest panem w średnim wieku, który zaczął robić filmy i wspaniale, bo na kino nigdy się nie jest za starym. Proste historie, pięknie opowiedziane, pięknie sfilmowane. Dużo talentu jest w tym kraju i chodzi o to, żeby dać im robić filmy. W konkursie wzięło udział ponad 30 filmów z całego kraju, które powstawały zarówno w szkołach filmowych, jak i niezależnie. Ich długość, co ważne, nie mogła przekroczyć 30 minut. A festiwal obserwowała Monika Chrobak. Życie z duszą czy bez? Przy mikrofonie Filip Memchys. Dobry wieczór. Dziś porozmawiamy o niezwykłej osobie, niezwykłej kobiecie, damie Orderu Orła Białego, której biografia właśnie się ukazała. Wanda Pułtawska, biografia z charakterem. Taki jest tytuł książki, a jej autor Tomasz Krzyżak, publicysta Rzeczpospolitej, jest dziś gościem Polskiego Radia 24. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Doktor Wanda Pułtawska, lekarz-psychiatra, przez lata blisko współpracowała z Karolem Wojtyłą, z papieżem świętym Janem Pawłem II. Można powiedzieć, że przyjaźniła się z nim, ona zresztą sama tak nazywa tą relację.
I Wanda Pułtawska uchodzi za osobę, która miała duży wpływ na koncepcje papieża dotyczące człowieka, ludzkiej seksualności, małżeństwa, rodziny. Środowiska krytyczne wobec Kościoła, by nie powiedzieć wrogie mu, uważają ją za osobę kontrowersyjną. Dlaczego? Panie redaktorze, no właśnie, to może zacznijmy od końca, od tej kontrowersji. To znaczy uważają ją za osobę kontrowersyjną, zupełnie nie wiadomo dlaczego, tak na dobrą sprawę, no bo pani Wanda Pułtawska od samego początku swojej działalności, mówimy tu w tym momencie o działalności na rzecz ochrony życia dzieci nienarodzonych, no stoi po prostu jasno i wyraźnie na stanowisku takim, na jakim stoi cały czas Kościół rzymskokatolicki. To jest jej wiara, że życie ludzkie jest człowiekowi podarowane od Boga. No i ja nie mam w żadnym momencie prawa do tego, ażeby komukolwiek to życie odbierać, czy to jest osoba dorosła, czy to jest nienarodzone dziecko. I ja tu tej kontrowersji nie widzę. Pani Wanda Pułtawska tej kontrowersji nie widzi. Wiele osób tej kontrowersji nie widzi. No ale są takie środowiska, które te kontrowersje widzą. A może problem polega na tym, że nauki przyrodnicze w dzisiejszych czasach postrzegane są jako takie pole, w którym, no, na którym nie może być żadnych wyborów światopoglądowych, że to właściwie jest takie pole neutralne światopoglądowo. Jeśli ktoś odwołuje się to bardzo mocno do pewnych wartości, no to staje się jakby właśnie z tego powodu osobą kontrowersyjną. Chodzi o to, że w jakiś sposób wizja człowieka także z perspektywy naukowej trochę nie przystaje do tego, do czego jakby trochę jesteśmy przyzwyczajeni w naszych czasach. No ma pan redaktor absolutną rację, no bo generalnie rzeczywiście my jako ludzie jesteśmy przyzwyczajeni albo chcemy, ażeby coś było powiedziane zawsze od A do Z. I rzeczywiście są takie, powiedzmy, obszary naszego życia, gdzie wszystkiego się od A do Z nie powie, że zawsze jest jakaś zasłona tajemnicy. Tak samo ta zasłona tajemnicy jest chociażby w odniesieniu do początku ludzkiego życia, prawda? My jako osoby wierzące wierzymy, że człowiek jest, tak? Że od momentu zapłodnienia następuje życie i już jest to życie. Natomiast no, sami jesteśmy świadkami tego, że jest to bardzo duża, olbrzymia właściwie dyskusja na temat tego, od którego momentu my właściwie powinniśmy mówić o człowieku, tak? Czy od momentu właśnie zapłodnienia tej komórki, czy może dopiero, nie wiem, w 15 miesiącu ciąży, a może dopiero w momencie urodzenia, w którym momencie my mamy mówić. Ta dyskusja się toczy i jesteśmy świadkami tego. Jedni mają takie argumenty, drudzy mają takie argumenty. I właściwie wydaje się, że tutaj często się posługujemy w naszym życiu takim sformułowaniem jak kompromis. Ja myślę, że tu kompromisu nigdy nie będzie. Kwestia ochrony życia poczętego to jest jedna sprawa, ale inna sprawa to jest wizja małżeństwa, rodziny. Można powiedzieć, to bardzo też bezkompromisowa wizja, jeśli chodzi o Wandę Pułtawską. Wizja, która znajduje swoje odzwierciedlenie w książce Karola Wojtyły Miłość i odpowiedzialność. Miłość i odpowiedzialność, którą Karol Wojtyła, znaczy później już Jan Paweł II, uznawał Wandę Pułtawską za równoprawnego współautora tejże pozycji. Chociaż ta książka powstawała na podstawie rozmów jego nie tylko z Wandą Pułtawską i Andrzejem Pułtawskim, bo trzeba tutaj to mówić o małżeństwie, ale także z innymi osobami, z którymi on wspólnie spędzał wakacje, gdzie pływali kajakami, czy też wędrowali po górach, więc to jest taka suma doświadczeń, bym powiedział, ta książka Miłość i Odpowiedzialność. Natomiast rzeczywiście ta wizja rodziny, no w dzisiejszym świecie znowu może być ta wizja rodziny w pewien sposób jakoś kontrowersyjna, ponieważ z każdej strony właściwie jesteśmy atakowani różnego rodzaju pojęciami typu wolny związek, prawda, jakieś małżeństwo takie, małżeństwo takie, małżeństwo na próbę i tak dalej, i tak dalej. No małżeństwo jest jedno, rodzina jest jedna, to jest związek kobiety i mężczyzny, powołanych do tego, ażeby wspólnie żyli, do tego, żeby się rozmnażali i czynili sobie, jak to jest w Piśmie Świętym powiedziane, ziemię poddaną. I to jest ten, prawda, klasyczny model, który dzisiaj, no tak jak mówię, znowu usiłuje się zwalczać i czasem jest też tak rzeczywiście, że osoby, które żyją w małżeństwie niewyobrażalnie wiele lat, pani Wanda Pułtawska i jej mąż Andrzej za moment 31 grudnia będą obchodzili 70. rocznicę zawarcia związku małżeńskiego. To
całe życie praktycznie, prawda? No ale to się ludziom wydaje bardzo kontrowersyjne, no bo jest tak, że jak są pewnego rodzaju trudności w małżeństwie jednym czy drugim, to czasem jest tak, że ludzie po prostu nie chcą walczyć nawet o drugiego człowieka. No wychodzą z założenia takiego, że można go po prostu wymienić na inny, lepszy model. To jest chyba tak, że w naszej kulturze przywiązuje się sporą wagę do namiętności, do emocji, prawda? I jakby tutaj ta wizja, którą prezentował święty Jan Paweł II i można powiedzieć z inspiracji również Wandy Pułtawskiej jako osoby, która no, znała duszę ludzką od strony takiej właśnie naukowej, przyrodoznawczej, można powiedzieć. To jest zupełnie inna wizja, która idzie pod prąd tak. pewnym zjawiskom, powiedziałbym, kulturowym. No, oczywiście, ale musimy pamiętać też o tym, że to się nie zaczęło teraz, to się na przykład nie zaczęło w latach 2000, ani w latach 90. Musimy się cofnąć bardzo mocno do tyłu i zobaczyć na przykład lata 60., kiedy mamy tą rewolucję obyczajową bardzo, bardzo mocną i wtedy jest bardzo, bardzo wielka dyskusja w Kościele wokół encykliki papieża Pawła VI Humanae Vitae, prawda, gdzie on stawia te sprawy bardzo mocno, bardzo, bardzo mocno, bardzo mocno potwierdza naukę Kościoła dotyczącą chociażby antykoncepcji, prawda? I wiemy doskonale o tym, że wtedy, już w latach 60. to się w pewnych kręgach, też blisko związanych z Kościołem, takie podejście papieża mocno nie spodobało. Papież był właściwie kontestowany na każdym kroku. I to jest właściwie do dzisiaj, prawda? Natomiast wspomniał pan redaktor o pewnym porządku powiedzmy przyrody, no, zostaliśmy tak ukształtowani i tak stworzeni przez Pana Boga, że jest taki moment u każdej kobiety, że to współżycie seksualne jest u niej niemożliwe, prawda? Bo ona ma akurat okres, bo potem na przykład ma dni płodne bądź dni niepłodne. No, my możemy to regulować w sposób naturalny, zupełnie naturalny. Natomiast myśmy się przyzwyczaili w tym wszystkim, w tej swojej przyjemności, w tej swojej seksualności trochę się zakręciliśmy tak, że wszystko musimy mieć naraz już w tej chwili. To jest oddzielenie prokreacji od seksualności. Dokładnie. To jest istota, można powiedzieć, współczesnej kultury. W tym wszystkim należy sobie zadawać takie pytania i takie pytania zadawał sobie Jan Paweł II, zadawała sobie je także i Wanda Pułtawska i oni znajdowali na te pytania odpowiedzi o godność człowieka w tej sytuacji, prawda? Czy tak na dobrą sprawę mnie chodzi o drugiego człowieka? Czy to jest relacja łącząca mnie z drugim człowiekiem? Czy wyłącznie chodzi mi tylko o moją przyjemność? Bardzo ważnym doświadczeniem w życiu Wandy Pułtawskiej był dramat II wojny światowej i jej pobyt w obozie w Ravensbrück. Bardzo ciekawie pani doktor Wanda Pułtawska do tego tematu podchodzi. Ona mówi, że to, że ona znalazła się w 1941 roku we wrześniu w tym obozie Ravensbrück, to była jej świadoma decyzja. To znaczy, no nie do końca była to jej decyzja, no bo wiemy o tym, że to jednak Niemcy zdecydowali o tym, że ona znajdzie się w tym obozie. Natomiast rzeczywiście można do tego podejść w taki sposób, że składając w roku 1939, dosłownie dwa miesiące przed rozpoczęciem II wojny światowej, przysięgę harcerską i potem składając przysięgę konspiracji, tak jak dzisiaj każdy żołnierz składa przysięgę, że w razie potrzeby jest w stanie nawet oddać swoje życie, te dziewczyny z Lublina, które do tego obozu pojechały i część tutaj z Warszawy również, no były świadome, one świadomie weszły w tą konspirację, były świadome tego, że trzeba po prostu walczyć o za ojczyznę i były świadome tych konsekwencji, które ich tam czekają. Pani doktor Wanda Pułtawska, to jest chyba bardzo ważne, była jedną z tych kobiet, które w obozie Ravensbrück zostały poddane tym pseudomedycznym eksperymentom w sytuacji, w której Niemcy szukali jakichś leków, które mogliby zastosować w odniesieniu do rannych żołnierzy, no testowali te leki po prostu na żywych organizmach, nie tak jak dzisiaj się testuje leki na szczurach, czy myszach, czy właśnie królikach, no ale właśnie na żywych kobietach to testowano, więc pani Wanda Pułtawska, pani doktor Wanda jest dzisiaj jedną z trzech żyjących kobiet, które przez takie piekło tych eksperymentów pseudomedycznych przeszły. I to jest w jakiś sposób też pytanie o taką, powiedziałbym, negatywną rolę nauki w
we współczesnym świecie, bo wydaje się, że właśnie zarówno u Wandy Półtawskiej, jak i u Karola Wojtyły, no było dostrzeżenie pewnych niebezpieczeństw, kiedy nauka staje się narzędziem uprzedmiotowienia człowieka. To prawda, natomiast panie redaktorze, ja chciałbym zwrócić uwagę na jedną rzecz, bo to jest coś fascynującego, mianowicie spośród tych kobiet, które były ofiarami tych eksperymentów pseudomedycznych w Ravensbrück, bardzo duża część z nich wybrała później kariery, powiedzmy, robienie kariery naukowej w zakresie medycyny, w zakresie psychologii, czy też chociażby jak Wanda Półtawska, psychiatrii, prawda, czy też biologii. Więc ten obóz w jakimś sensie on na nich odcisnął z jednej strony piętno pewnego rodzaju tragicznych przeżyć, ale z drugiej strony uruchomił chyba w nich coś takiego, że trzeba walczyć o człowieka i że z jednej strony możemy tego człowieka leczyć, z drugiej strony rozpoznawać jego problemy. Czyli nauka w służbie nauka człowieka, w służbie tak człowieka, naprawdę. Tak. Nauka podporządkowana wartościom. To jest chyba też ale z drugiej strony na przykład jeżeli się prześledzi chociażby zeznania tych lekarzy, którzy dokonywali na nich tych eksperymentów pseudomedycznych, zeznania składane w procesie norymberskim, no to oni też posługiwali się cały czas takim hasłem, że to była nauka w służbie człowieka. Właśnie. No tak, selekcji pewnej, selekcji tego, co negatywne, by wytworzyć tak naprawdę tą zdrową ludzkość, prawda? To te eugeniczne koncepcje. Jeszcze jedna sprawa. Chodzi o korespondencję skierowaną do ojca Pio. Wanda Półtawska zachorowała w latach 60. bardzo ciężko. I to była taka sytuacja, której zaangażował się również Karol Wojtyła. Proszę opowiedzieć o tym. Rzeczywiście to zaangażowanie ze strony Karola Wojtyły było. To była taka sytuacja, w której Karol Wojtyła wyjechał do Rzymu na którąś z sesji Soboru Watykańskiego II i tak na dobrą sprawę nie był obecny w Krakowie przy Wandzie Półtawskiej w momencie, kiedy ona dowiedziała się, że jest chora, że ma nowotwór i że tak na dobrą sprawę ma 5% szans na przeżycie. Sama Wanda Półtawska się z tym dość długo zmagała, dlatego że przez długi czas nie potrafiła powiedzieć albo nie chciała powiedzieć o tym nawet swojemu mężowi. To znaczy wyznała rzeczywiście w liście do Karola Wojtyły, że, no, że jest chora, prawda, że podejrzewa u siebie ten nowotwór i potem napisała, że ta diagnoza już jest. Karol Wojtyła zrobił wtedy dwie rzeczy. To znaczy z jednej strony napisał list do ojca Pio z prośbą o modlitwę za pewną kobietę. On nie wymieniał jej nazwiska, za pewną kobietę, matkę czwórki dzieci, no, która właśnie zachorowała na nowotwór, a z drugiej strony napisał list do Wandy Półtawskiej z prośbą o to, żeby powiedziała o chorobie swojemu mężowi. Stała się rzecz przedziwna, ponieważ na dzień przed operacją zaplanowaną tego nowotworu Wanda Półtawska przeszła po raz kolejny badania diagnostyczne i okazało się, że właściwie nie ma żadnego śladu po chorobie, ba, właściwie w organizmie nie widać, żeby ona kiedykolwiek była na cokolwiek chora. No i wiemy o tym, bo te listy zostały ujawnione, że jest drugi list do ojca Pio, którego autorem był Karol Wojtyła, w którym dziękuję mu za to, że była taka, a nie inna modlitwa. Wanda Półtawska kilka lat później z ojcem Pio się spotkała, to znaczy nie była to rozmowa na zasadzie takiej bardzo dziękuję ojcu za to, że ojciec się modlił i mnie uleczył, ponieważ ona przez długi czas też nie mogła uwierzyć w to, że jest jakaś ingerencja, powiedzmy ingerencja boska, prawda, w tym zakresie. Zrozumiała to, tak jak pisała w swoich wspomnieniach, w momencie, kiedy po raz pierwszy zobaczyła ojca Pio i on do niej podszedł, wcześniej jej nie widziawszy, podszedł do niej i zapytał, w języku włoskim zapytał, czy już dobrze. I ona wtedy poczuła, że ten facet wie, że coś było nie tak. Tomasz Krzyżak, publicysta Rzeczpospolitej, autor książki Wanda Półtawska, biografia z charakterem, był gościem Polskiego Radia 24. Dziękuję bardzo. Dziękuję, dobranoc. Audycję prowadził Filip Pemches, a na następną zapraszam za tydzień. Polskie Radio 24. Słowem wszystko. Reklama. No i przyszła już jesień. Plucha, zimno i wietrznie. To wyzwania dla naszej odporności.
Na szczęście możemy wspomagać odporność gripowitą suplementem diety z naturalnymi źródłami witaminy C, takimi jak czarna porzeczka, czarny bez i malina. Dodatkowo gripowita zawiera jeszcze cynk, więc o odporność nie musimy się martwić. Gripowita rozgrzewa? Jak smakuje? Pytaj o gripowitę w swojej aptece. Zdrowit. Prezenty dla córki? Tak, wysyłamy zabawki dla naszego wnuka. Jak zawsze Pocztą Polską. To takie wygodne. Nadaj na Poczcie Paczkę Plus, a potem w internecie widzę, gdzie jest i dostaję SMS, że już dotarła. I najważniejsze, za nadanie Paczki Plus mogę zapłacić kartą Mastercard albo Maestro zbliżeniowo. Paczka Plus to świetne rozwiązanie. To nowa usługa Poczty Polskiej. I to takie proste? Tak, taka właśnie jest Paczka Plus. Szybka i pełna korzyści. Paczka Plus. Wiele możliwości. Sprawdź wszystkie na www.poczta-polska.pl. Ranking Lubię, bo polskie. Akcja Polskiego Radia wspierająca polskich producentów i usługodawców. Już 22 listopada gala wręczenia nagród w kategoriach najlepszy polski produkt ekologiczny, najlepsza polska usługa, najlepszy polski produkt eksportowy, produkt innowacyjny, polska marka oraz nagroda główna Lubię, bo polskie 2017. Relacje z wydarzenia na antenie Polskiego Radia 24. Partnerem rankingu Lubię, bo polskie jest Poczta Polska. Media Expert. Zamawiaj w internecie i odbieraj w sklepie. Telewizory smart, laptopy, smartfony i AGD w super niskich cenach. A do tego bezpłatna dostawa do ponad 440 elektromarketów. Włączamy niskie ceny w sklepach i na mediaexpert.pl. Włączamy niskie ceny. Po reklamie. Tu Polskie Radio 24, jest 19.30, czas na informacje dnia. Maja Borkowska, zapraszam. Koniec z bezkarnym, nieuzasadnionym blokowaniem numerów alarmowych. Od dziś za głupi telefoniczny żart można trafić do aresztu albo zapłacić 1500 złotych grzywny. Ponad 1 800 000 zgłoszeń przyjęli w ubiegłym roku operatorzy Radomskiego Centrum Powiadamiania Ratunkowego. Statystycznie telefon dzwonił prawie 5000 razy w ciągu doby. Jeszcze 4 lata temu około 80% to były fałszywe albo nieuzasadnione alarmy. Dziś, jak mówi brygadier Jarosław Czysz, szef CPR w Radomiu, jest znacznie lepiej. Widać, że jakieś tam apele do społeczeństwa odniosły swój skutek. Jest widoczna lekka poprawa. Wiele bezzasadnych połączeń z numerem 112 wykonują dzieci. Zdarzają się jakieś głupie wezwania pożarów i tak dalej. Operator 114, w czym mogę pomóc? Albo, że rodzice go biją. No naprawdę, to jest problematyczne. Halo? Halo, czy ktoś potrzebuje pomocy? Pouczę wszystkich rodziców o tym, żeby zastanowili się przed tym, jak dadzą dziecku telefon do zabawy. W Radomskim Centrum Powiadamiania Ratunkowego, które jest największe w kraju, pracuje ponad 150 operatorów. Z Radomia Anna Orzeł, Polskie Radio. Prezydent Zimbabwe Robert Mugabe zgodził się ustąpić ze stanowiska, podają nieoficjalne źródła zbliżone do miejscowej armii. Na razie nie ma oficjalnego potwierdzenia tych doniesień. Wiadomo, że Mugabe ma wieczorem wygłosić telewizyjne orędzie. Wcześniej prezydent usłyszał ultimatum: albo do jutra, do południa dobrowolnie ustąpi, albo zostanie poddany procedurze impeachmentu, czyli usunięcia ze stanowiska. Dzisiaj rządzący krajem Afrykański Narodowy Związek Zimbabwe, Front Patriotyczny, pozbawił go funkcji przewodniczącego. Nowym liderem partii został zdymisjonowany przez Mugabego wiceprezydent Zimbabwe. Od kilku dni w stolicy kraju tysiące ludzi protestowały przeciwko długoletnim rządom Roberta Mugabe. Na ulicach pojawiły się czołgi i transportery opancerzone. Generałowie negocjowali z prezydentem jego honorową dymisję. Mugabe nie chciał jednak ustąpić. 93-letni Robert Mugabe rządzi krajem od 37 lat. NATO ponownie przeprosiło prezydenta Turcji za umieszczenie go na liście wrogów podczas niedawnych ćwiczeń sojuszu w Norwegii. Sekretarz generalny Jens Stoltenberg zadzwonił do Recepa Erdoana i osobiście poinformował go o wyciągniętych konsekwencjach wobec osoby, która to zrobiła, poinformowała agencja AFP. Szef sojuszu w rozmowie z tureckim prezydentem wyraził ubolewanie z powodu incydentów. Chodzi nie tylko o umieszczenie Recepa Erdoana na liście wrogów, ale także określenie Turcji jako nieprzyjaciela współpracującego bezpośrednio z wrogiem.
Jens Stoltenberg podkreślił, że nie odzwierciedla to opinii sojuszu i że odpowiedzialna jest za to osoba cywilna zatrudniona w norweskiej armii. Zapewnił, że została ona odsunięta od udziału w manewrach i poinformował, że wdrożono procedury, by zapobiegać takim incydentom w przyszłości. Prezydent Turcji wczoraj odrzucił przeprosiny i wydał polecenie wycofania kilkudziesięciu wojskowych, którzy brali udział w ćwiczeniach. Były one przeprowadzane na symulatorach komputerowych, a celem było przetestowanie struktur dowodzenia sojuszu. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Polskie Radio 24. Słowem wszystko. Magazyn sportowy. A przed mikrofonem Dariusz Matyja. Dzisiejszy magazyn sportowy w całości poświęcimy wioślarstwu, a konkretnie rozmowie z Anną Wierzbowską, która po ciężkim wypadku podczas treningu rowerowego najechał na nią bus, wraca nadspodziewanie szybko do zdrowia i już zapowiada walkę o miejsce w osadzie i Igrzyska Olimpijskie. Na początek zapytałem Annę Wierzbowską, jak rozpoczęła się jej przygoda z wioślarstwem. Byłam małym grubaskiem, takim konkretnym i chciałam sobie jakoś z tym poradzić i szukałam po prostu sportu, który w jakiś sposób mi z tym pomoże i nie mogłam tego sportu długo znaleźć, bo to była koszykówka, lekkoatletyka. Nie, po prostu te sporty mi nie odpowiadały. Mały grubasek sobie po prostu nie dawał rady. No, więc jakoś tak trafiłam na wioślarstwo. Tak naprawdę nie wiedziałam do końca, czy to będzie to. Do momentu, kiedy pojawił się trener Szymczyk i on jak gdyby pomógł mi na tej jedynce trochę podnieść mój poziom wioślarski i dzięki niemu dostałam się na pierwsze konsultacje kadrowe. No i na tych konsultacjach już się potem wszystko dalej potoczyło. Czyli na początku byłaś skifistką? Tak, tak. Nie miałam partnerki przede wszystkim. Przez jakiś czas pływałam z Anią Szwarnuk, z którą miałyśmy brąz na Mistrzostwach Polski Juniorów. To było niesamowite osiągnięcie wtedy. A na moich pierwszych Mistrzostwach Świata Juniorskich startowałam na krótkiej czwórce. I zresztą potem z Agnieszką Kobus między innymi startowałam na niej również w 2010 roku na Młodzieżowych Mistrzostwach Świata. Przecież zupełnie inaczej wiosłuje się na długich wiosłach. Zupełnie inna technika. Zdecydowanie, ale no fajne jest to, że wiesz, też potrafi być uniwersalny. Co robiłaś w Stanach? Studiowałam, pojechałam na pełne stypendium sportowe na Uniwersytet Południowej Kalifornii, plus studiowałam stosunki międzynarodowe, tam licencja trwa 4 lata, więc tyle mi to zajęło. Ja tam miałam 10 treningów tygodniowo i sport był nadrzędny dla uczelni, więc generalnie to jest uczelnia na takim poziomie sportowym, że gdyby wystartowała jako państwo na igrzyskach, to byłaby w pierwszej piątce. W Stanach, chyba podobnie jak w Wielkiej Brytanii, najbardziej liczą się wyścigi ósemek. Tak, ja przez 4 lata startowałam na ósemce. Każdy uniwersytet wystawia 3 osady. Są to 2 ósemki, ósemka główna, tak zwany varsity, ósemka podrzędna i czwórka. I ja miałam zaszczyt w tej głównej ósemce 4 lata startować, ścigać się z dziewczynami, z którymi teraz się ścigamy na Mistrzostwach Świata i nie tylko. Wyszarpałyśmy w moim 4 roku brąz z Mistrzostw Stanów. To jest taki wynik porównywalny wyścigi ósemek tam, jak na poziom na Mistrzostwach Świata. Mówicie sobie, chcemy pływać dwójkę, będziemy pływać razem i możecie decydować. Musiałyśmy wszystko zamienić. Wszystko, totalnie na odwrót. Wbrew logice i temu, co nam trenerzy sugerowali, bo jestem cięższa, powinnam siedzieć z przodu. Zrobiliśmy na odwrót. Marysia lżejsza siadła z przodu, ja wzięłam ster. Wszystko przekręciłyśmy i tak naprawdę to zaczęło płynąć. A potem żeście sobie tak fajnie popływały, że nawet żeście na igrzyska dopłynęły. Chwilę nam to zajęło, szczerze mówiąc. Już byłyśmy w ogródku, jak to się mówi, bo na Mistrzostwach Świata, które były pierwszą kwalifikacją, naprawdę świetnie nam szło i na ostatnich metrach przegrałyśmy tą kwalifikację i musiałyśmy jeszcze parę miesięcy zagryźć zęby. I tak naprawdę no bardzo szybko w stosunku do osad, które się przygotowywały po ileś tam lat i mnie wychodziły te kwalifikacje, my tą kwalifikację zrobiłyśmy. No ja miałam ten niefortunny wypadek, więc nie wiadomo, co by było, gdyby. Co to był za ciężar, który spadł ci na nogę? Wchodząc na suwnicę, na którą już miałam założone 150 kilo, jeszcze nie zdążyłam się ułożyć, położyłam rączkę na rączce, która spuściła na mnie ciężar i dosłownie moje kolano wylądowało za moimi uszami. 4 osoby to ze mnie ściągały, a że mi to nie spuchło, no to początkowa reakcja trenera była dobra, będzie okej, idź robić ćwiczenia na klatę. Więc ja o tej jednej nodze, kuśtykając, trochę sobie płacząc, no ale poszłam na to ćwiczenie i dopiero potem Marysia tam naprawdę szarżowała, żeby mnie wysłać na RTG, więc pojechaliśmy faktycznie do szpitala, no i w szpitalu się okazało, że okej, nóżka nie spuchła, ale czy kości są złamane, z tego jedna z przesunięciem, a do igrzysk mamy do wyjazdu 2 tygodnie. Jeszcze wam się udało, po pierwsze, pojechać na te igrzyska, po drugie, na
naprawdę fajnie się zaprezentować, no bo 10. miejsce to bardzo dobry wynik. Założeniem dla nas, ponieważ zrobiliśmy tak późno kwalifikację, bo to było w maju i zrobiliśmy ją tak naprawdę z ostatniego miejsca kwalifikującego się, założenie było, że okej, dziewczyny jadą, ale przypuszczalnie będą ostatnie. A dziewczyny z przedbiegu weszły do półfinału, co było totalnym zaskoczeniem dla wszystkich. Myślę, że dla nas też, bo warunki były naprawdę ciężkie w Rio. Nam odwoływali starty bodajże 3 razy, więc mieszkałyśmy w ogóle w wynajętych hotelach Airbnb. Po kilka dni mieszkałyśmy bez ubrań. Wszystko zostało w wiosce, więc miałyśmy po prostu mokre ciuchy. 10. miejsce, super, też spuchłyśmy na koniec, bo już naprawdę nie miałyśmy siły, bo w pewnym momencie w tym finale naszym wyszliśmy na prowadzenie. Skończyliśmy na 4. pozycji, ale myślę, że dla nas wielka nauka. I ten następny sezon, pomijając start na Mistrzostwach Świata, był naprawdę udany, bo Marysia 4 medale na 5 imprez, a ja 3 medale na 4, więc no fajnie, no do przodu. Nie wiedziałem, że ten sport uprawiają ludzie ze stali, bo tak chyba można cię, Aniu, nazwać. Tak, obecnie jestem tak zwaną Iron Woman, bo w mojej nodze jest więcej metalu niż kości, ale jest okej. Nie odczuwam tego, jeszcze nikomu kopniaka nie sprzedałam. My tu sobie żartujemy, a to wcale zabawne nie było. No nie było. Miałyśmy trening tlenowy, 2 godzinki. Nasza grupa się rozdzieliła, trener oczywiście o tym wiedział. My z Marysią pojechałyśmy w jedną stronę i tak naprawdę super trasa, puściutko. Miałyśmy zrobić te 2 godzinki w tlenie, więc co 10 minut się zmieniałyśmy. Marysia prowadziła ostatnie 10 minut. Zobaczyłyśmy w oddali skrzyżowanie i ustaliłyśmy, że będziemy tam skręcać, żeby zawrócić. A potem wszystko się bardzo szybko wydarzyło, bo ja tak naprawdę dużo nie pamiętam. Wiem, że Marysia dała sygnał, że skręca, dojechała do linii. Jechałyśmy na tak zwanym kole, czyli bardzo blisko siebie. Marysia przejechała skrzyżowanie, no i w tym momencie we mnie po prostu wjechał bus, który mnie przewiózł ileś tam 30 metrów na masce i ja tego nie pamiętam. Moje wspomnienia potem dopiero już są ze szpitala. Zmiażdżona noga, twarz poobcierana, złamane 2 kości, strzałkowa i piszczelowa. Tak, tylko że strzałkowa to było wieloodłamowe złamanie, więc ona była tak naprawdę strasznie zgruchotana i lekarze się zastanawiają, jak w ogóle w ten sposób to się połamało, bo piszczel złamała się w jednym miejscu. Niestety w bardzo feralnym miejscu generalnie było złamanie, bo nad kostką, a to jest słabo ukrwione, więc to się nie zrasta. To się nie zrasta tak szybko, jak mi się to zrosło. Skostnienie będzie trwało około roku, ale no ja chodzę, bo nie minęło jeszcze 3 miesiące, a ja chodziłam po 5 tygodniach od takiego złamania, więc generalnie no diagnozy były słabe. Miałam być operowana 2 dni po wypadku. Niestety okazało się, że materiał, który był potrzebny na moją operację, został zużyty na innego pacjenta. Co, parę dni na wyciągu cię czekało? Parę dni to mało powiedziane. Tak naprawdę przywiercili mi piętę, dopięli mi 8 kilo i ja byłam w jednej pozycji. No i wypadek był w środę, w piątek się okazało, że nie ma operacji, to czekamy pani Ani do poniedziałku. W niedzielę się dowiedziałam, że no niestety, ale nóżka spuchła, więc czekamy do następnego piątku. I w ten sposób w jednej pozycji przeleżałam 9 dni, więc to było słabe. No i ta operacja została przeprowadzona faktycznie. I 2 dni przed wypisem, okej, pani Aniu, no bo panią boli cała lewa strona, no to zrobimy RTG. Całą lewą stronę miałam tak naprawdę poobcieraną i nie miałam czucia, w ogóle teraz nie mam pełnego czucia jeszcze w udzie. I zrobili to RTG, okazało się, że jest tam uraz obojczyka, no ale powiedzieli, że pani to już sobie zrobi, jak będzie pani przeszkadzało w wiosłowaniu, no to obowiązkowo trzeba. Następnego dnia, jak przyjechałam do Krakowa, to byłam u 2 lekarzy jednego dnia. Jeden i drugi się złapał za głowę, bo ja w sumie już 3 dni od operacji nogi to chodziłam o kulach, a 2 dni od operacji nogi siadłam na wózek i robiłam dystans. Zmierzyliśmy z doktorem, ile metrów ma korytarz. Ja robiłam tam ileś 10 długości, więc do tego zmotywowałam jeszcze połowę oddziału, że na chodzikach zaczęły panie chodzić w tym szpitalu, więc było zabawnie. No ale jak usłyszeli lekarze w Krakowie, co ja wyprawiałam i w jakiej sytuacji jestem bark, no to operacja od razu. Kolejna tym razem na bark, więc w czasie, kiedy Marysia jechała na Mistrzostwa Świata, ja się przygotowałam do wyjazdu do Warszawy, więc no, operacja, no i co, no lewy bark operowany, lewa noga, no to diagnoza jedna, wózek. Tata się bardzo obawiał, że psychicznie mnie to zniszczy, no bo ja jestem straszliwie aktywnym człowiekiem, ale wręcz przeciwnie, też znalazłam sobie w tym jakąś rozrywkę. Rozpędzałam się na przykład najeżdżając na drzwi w domu i sprawdzałam, czy się zmieszczę, a miałam na przykład 2 centymetry zapasu. Generalnie było zabawnie. Ja naprawdę jestem optymistką, dużo się śmieję. Wiadomo, że było mi ciężko momentami i myślę, że każdemu byłoby ciężko, ale na tym wózku posiedziałam 2 tygodnie.
po 4 dniach już siedziałam na ergometrze, potem dopiero zaczęłam chodzić po 5 dniach. No i co? No i teraz chodzę. Puchnie mi noga, ale chodzę. Operowana byłam 1 września. 2,5 miesiąca od operacji, a po schodach to śmigasz jak kozica. A mam wybór? Trudne miesiące. Razem żeście trenowały. Razem żeście się przygotowywały do najważniejszych zawodów. A ty na to wszystko patrzyłaś w telewizji. Co ja zrobiłam? Strefę kibica w kuchni. Na pewno się tym stresowałam, ale szczerze powiem, już po pierwszym biegu dziewczyn ja wiedziałam, że będzie dobrze. I tak naprawdę przed finałem powiedziałam tacie, że to jest naprawdę szansa na medal. Przepracowałyśmy bardzo mocno ten rok i ostatnie zgrupowanie przed Wałczem, czyli w Zakopanem w sierpniu. Ja mam 27 lat, nie pamiętam, żebym miała tak ciężkie zgrupowanie i tyle z siebie dała, więc wiem, w jakiej formie byłam do wypadku, a wiem, ile z tego, co Marysia mi mówiła, ile one jeszcze przepracowały, więc